i Sprawiedliwość, może nie kontribuje tego Prawo i Sprawiedliwość, ale Prawo i Sprawiedliwość chciałoby w jakiś sposób w powieści Krębickim uczestniczyć w władzach powiatowych. Te rozmowy, z tego co wiem, trwają. Koncentracja, można powiedzieć, sił czy takiej myśli, która dojrzewa po to, żeby wypracować taki model, który by przyczynił się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie temat związany z współdecydowaniem o losach samorządu powiatowego. On trwa i jestem przekonany, że myślę, że w okolicach wiosny będzie jakaś szansa na uzyskanie porozumienia, jakiś konsensus, który pozwoli na uwzględnienie dosyć znacznej liczby radnych Prawa i Sprawiedliwości w współdecydowaniu w powiecie Dębickim. Czy to będzie próba porozumienia się, czy odwołania zupełnie obecnych władz powiecie? Jak pan uważa? Myślę, że to są trwają rozmowy i trudno w tej chwili przewidywać, co się może wydarzyć. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość chciało mieć swojego starostę. Jest to dla powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Obecnie jest to ponad 35 milionów, natomiast docelowo jest to sporo powyżej 40 milionów złotych. Dla powiatu dębickiego jest to ponad 60 milionów złotych. Takie to są kwoty. Natomiast jak popatrzymy na te kwoty, to też nie są tylko kwoty, które zasilą rodziny, bo też jak popatrzymy na to, na co one poszły, to odzież, wyżywienie, ale też i możliwość zafundowania dzieciom wakacji, co do tej pory było pewną rzadkością, zwłaszcza w rodzinach ubogich. I to jest coś, co powinno satysfakcjonować wszystkich. Natomiast też jak szerzej popatrzymy, to też ta ogromna ilość pieniędzy, która pojawia się w jednym, drugim powiecie, czy w Podkarpaciu ponad miliard złotych, to też jest pewien mechanizm, który wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości, bo automatycznie ten popyt zadecyduje o tym, że może pewien rozwój pewnych dziedzin nastąpi, rozwój gospodarczy. To przede wszystkim rodzina i pewne zmiany ustawowe nakierowane na rodzinę. Ale od dnia wczorajszego, od tej konferencji w Jasionce jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób rozwój Polski ma wyglądać. Zwrócenie uwagi, że dla przedsiębiorców trzeba stworzyć dobre ramy, trzeba zmniejszyć obciążenia administracyjne, trzeba zmniejszyć pewne utrudnienia i dzisiaj pan premier Morawiecki o tym będzie mówił. Z nadzieją patrzymy na to. Pewien patriotyzm gospodarczy też jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o program, który my realizujemy. Do tej pory, jeżeli też tak popatrzymy, to dla Podkarpacia pewne zmiany w tym obszarze były bardzo ważne. Autosan w Sanoku, w Stalowej Woli też pewne zlecenia były, czy są, jak chodzi o przemysł obronny. To jest bardzo ważne, że tu na Podkarpaciu my widzimy pewną szansę dla naszego rozwoju, że program Prawa i Sprawiedliwości daje szansę przedsiębiorcom, a ta konferencja, ona jest bardzo wymowną, że my też wskazujemy, w jaki sposób wydźwignąć się z pewnego zapóźnienia cywilizacyjnego, bo takie na pewno.